Witam Was w kolejnym dniu tego vloga. Dzisiaj mamy sobotę, już to jest tak jakby ostatni dzień naszego wyjazdu, bo dzisiaj tylko jesteśmy cały dzień, a jutro już wyjeżdżamy. Nasza doba hotelowa kończy się o 10, więc no musimy już dzisiaj być spakowane. My już jesteśmy po obiedzie, jest 13, po 13 i teraz idziemy do pokoju. Muszę coś założyć, to znaczy muszę założyć grubszą bluzę, mama musi przebrać spodnie, bo ma spódnicę, bo idziemy na go-karta. Weźmiemy raczej tego potwornego, chyba że weźmiemy dwuosobowy, no zobaczymy. No, no i teraz właśnie to robimy. Więc później się do was odezwę. Hejka, kochani, właśnie jedziemy sobie go-kartem. Wzięłyśmy sobie dwójeczkę. Na początku ja jechałam, bo było strasznie pod górkę, lecz później się strasznie zmęczyłam i teraz mama ma, no po prostu prowadzi. A zobaczcie, jesteśmy na polu. Wiemy w sumie, gdzie jesteśmy, bo tutaj kiedyś chodziłyśmy. Patrzcie, jaki mamy widoczek. O! Jezu, mamo! Robisz! Gdzie się jedzie? Właśnie wyrabiamy sobie uda. Znaczy mama wyrabia przedtem, ja wyrabiam na górce. O Boże! Znaczy on tam jest jakaś śmieciarka. Nie wiem. A my chyba tam nie przejedziemy. Dobra, zawracajmy. Bo tam nie przejedziemy, mamo. Sprawdzimy. Dobra. Masakra. Nie, kto to znosi? A ty nie wiem, co robisz! Dobra. Czemu tak się drzesz? To są straszne dziury! Ty ma ktoś jechać tam, jak nie przejedziemy. O, zresztą te druty! Jezu, jakie dziury tam są! Cześć, to jest straszne! Dobra, później się do was odezwiemy. O, zobaczcie, mama tu prowadzi. I mówiłam wam o tej śmieciarce, która właśnie cofa tyłem. Zobacz! Jezu, mamo! Czemu ty się tak boisz? Dobra, skręćmy tu. Nie! Tak! A gdzie? Tutaj się boję. Jak mama prowadzi niebezpiecznie. A bo czemu ty tak szybko jedziesz? Może ten? To nie jest szybko. Jest. O! Dobra, to się teraz na pewno później do was odezwę. Teraz jedziemy po asfalcie między domkami. O, o, jedzie. O, o, jedzie szybko, jedzie, jedzie. Dobra. Jakiś samochód nas wpuścił, więc jest dobrze. Uważaj, mamo, mulda. Au! Sobie właśnie jedziemy, spalamy kalorie. Bo dzisiaj byśmy chciały zjeść jakieś ciasto, albo coś w tym stylu, albo deserek. Bo nie jemy codziennie deserków ani ciast, bo... No nie możemy po prostu. No. Takie życie. Niektórzy mogą. No właśnie. Teraz sobie na coś pozwalamy. Uważaj. Co? Bo blisko krawężnika było. Masakra. Przecież ty jesteś historyczką jakąś. Co? Nie. Gdzie my jedziemy? No nie wiem, przecież nie wiem, kilka lat temu, rozpędza. Jak byłyśmy. A tam jest górka. Kilka lat temu, jak byłyśmy też w Ustroniu, to wypożyczyłyśmy sobie właśnie takiego go-karta w tym stylu i też właśnie tutaj jechałyśmy, bo tutaj się w sumie najlepiej jeździ go-kartem. Bo jest mało ludzi. No właśnie. Kiedyś było tutaj bliżej, były go-karty do wypożyczenia, ale teraz ich nie widziałyśmy w tym roku, więc musiałyśmy je bliżej nas wypożyczyć i dalej przez to musiałyśmy tutaj jechać. Wiesz, że tam chyba nie ma przejazdu? Wiem. Też mama, tam jedziesz? No tak mi się coś to pokręciło. Teraz na...
nawrócimy. Tam. Będę musiała pod górkę jechać. To chyba się zmienimy i ty będziesz jechała. No. Ja zawsze na górkach muszę jechać. Nie mów, bo teraz też jechałam. Dobra, może uda mi się rozpędzić. Nie, nie rób moje nie ręki. Nie pokazuj mnie. Ale muszę pokazać jak ten, jaką masz minę. Okej, okay, to teraz później jak coś będzie się ciekawego działo, no to wtedy wam coś nagram, bo tak to chyba nie ma sensu, bo gadamy głupoty. To idziemy, jesteśmy. Coś te okusy? Mam nadzieję, że nie rozpadnie nasz kukar. Chyba nie. Jedziemy i w sumie nie wiemy, gdzie jesteśmy. Przez chwilę wjechałyśmy na jakieś osiedle dotąd nam nieznane. Właśnie z niego wyjechałyśmy i teraz jedziemy lasem. Chyba tamtą drogą przyjechałyśmy. Więc jechałyśmy naokoło. Tam byśmy jeszcze dalej pojechały, ale chyba nie mamy czasu, więc musimy teraz tak trochę powoli wracać. A przyspieszmy. Co? O, o. Oddałyśmy przed chwilą karta i teraz idziemy sobie tak jak przedtem na deserek jakiś i zobaczcie co znalazłam. Automat z soketami, więc mama mi za chwilę da piątaka i o już mam i losujemy. Tylko zmienię kadr, o, żebyście wszystko widzieli. Dobra, więc wsadzam. Nie wiem czy będę miała siłę, kiedyś nigdy nie miałam siły. Dobra, mam. Jaki to jest? Może otworzysz mi? O, ale świetny. Zobaczcie, jakiego ja mam świetnego popsocketa. Spidermana. O. Patrzcie, świetny jest moim zdaniem. No mógł mi się bardziej trafić, wiecie, taki dziewczęcy. Jak ci się podoba? Pasuje do mnie, nie? Ale ogólnie nie jest aż tak źle wykonany. Tak jak z AliExpress. Wydaje mi się, to tak on. No. Mogło być lepiej, prawda mamo? Ale zawsze i tak 5 zł. O, smaczek. No trochę się zabieram, bo były tam na obrazkach o wiele ładniejsze. A ja trafiłam na jakieś. Może kuzynowi dasz? O, tak, dam kuzynowi. Dominik, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Tobie dam tego popsoketa, jeśli będę cię widziała jakoś. Mam nadzieję, że tak. Dobra, to chodźmy. Idziemy po parawan i kocyk, co? Bo bez parawanu chyba będzie zimno. Chyba tak. To chodź. Widziałam, że coś kombinujesz, a mocno. Jak jesteś tak cicho, to znaczy, że coś kombinujesz. Na plaży. Teraz jesteśmy na plaży.
namiocie naszym. Z dekatoruje ktoś. No i sobie odpoczywamy. Zobaczcie, jaki mamy widoczek. Piękny. No i później będziemy grały w karty, jak zwykle to chyba na plaży u nas. No, do domu? Tak. Nie, ja mam to. Więc to mam wam więcej mówić. Odwróćmy się do nas później. I teraz już idziemy do pokoju. No i co? Będziemy już powoli, będziemy musiały się pakować. Chyba, że jeszcze pójdzie na miasto zagrać w coś. No zobaczymy. Ale chyba wtedy już nie będę na nic nagrywała. Chociaż nie wiem, może mama też nagra wtedy telefonowo, nie będziemy brały raczej aparatu. Więc teraz idziemy sobie. No i może coś później do was się jeszcze odezwę. Zobaczcie, wygrałam takiego kucyczka, jest to breloczek, jeszcze mamy dwa, ale to już nie dzisiaj, to chyba nawet sobie by nie starczyło w sumie. Teraz idziemy sobie chyba do pokoju już, bo no musimy się po prostu pakować. Prawda, mamo? Tak. Ale ciepło mi. To z emocji. Tak, na pewno, musiałam tak się wysilać. Masakra. Musiałam wykazać się szybkością. Tak, najwięcej zdobyłaś na tym, jak to się nazywało? Smash, coś tam. Ale tam, co się kręciło, to było tak blisko do setki. Miałam czwórkę i jest taki pasek niebieski i on prowadzi do setki. Ja miałam tyle, po prostu tyle brakowało, żeby była setka. Dobrze, kończymy, bo to straszny hałas. Dokładnie. Ale ładnie. Cześć kochani, witam was już niestety, ale w ostatnim dniu tego vloga. Dzisiaj mamy niedzielę, 8 lipca. No i wyjazd nasz dobiega końca. Właśnie jesteśmy w pokoju, jest 9:09, za chwilę 10, bo musimy opuścić pokój do 10, więc za chwilę będziemy znosiły swoje rzeczy, walizki, jakieś torby i tak dalej. No i później pójdziemy sobie na plażę, bo dzisiaj jest bardzo ładna pogoda. Zjemy obiad i pojedziemy do domu. Będziemy jechały w stronę domu. No więc takie na razie są plany. Nie mamy jakichś wielkich planów, no bo wiecie, musimy wyjeżdżać, no bo
Nie chcemy aż tak późno wrócić do domu, bo musimy jeszcze Roskę odebrać, więc no. Co ty mam powiesz na ten temat? Czemu nic nie chcesz mówić? Bo nie mogę tutaj ruszać się, muszę być cicho. Dobrze, to ja się później do was odezwę, jak no wiecie, coś będę ciekawego robiła, no wiecie, jak nie robię nic ciekawego, to po co mam się do was odzywać, prawda? Więc do zobaczenia później. Tego chyba nikt nie wypadnie. Jesteśmy na plaży, sobie plażingujemy, opalamy się. No i właśnie oddałyśmy kartę pokoju, tak? Od pokoju. Pani powiedziała nam, że możemy zostawić jeszcze auto. Więc to zrobiłyśmy. Przepraszam, że tak zasłaniam, ale nic nie widzę kompletnie. Dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, a my mamy wyjeżdżać, więc super oczywiście, ale i tak w ciągu pobytu i tak była po prostu piękna pogoda, nie? No. Właśnie. No więc jesteśmy i tak zadowolone. No. Teraz lecimy. Kupiłam lamperze i sobie plecę. Poczekajcie, zmienię ujęcie. Okej, okay, więc w siateczce mam takie breloczki. Patrzcie, jakie słodziutkie. To jest dla Bery. Ona chyba, wydaje mi się, że wolałaby niebieski niż fioletowy. Więc taki... To, nie wiem, co to jest kurczaczek? Ptaszek jakiś? On jest bardzo mięciutki. Były różne kolory, stwierdziliśmy, że te będą najlepsze. Więc taki breloczek, Bersia będzie mogła sobie gdzieś do czegoś przyczepić. I ja mam taki sam, tylko że w innym kolorze. Jest to taki fioletowy. O, taki bardzo mi się podoba. Oba mi się podobają tak samo. Więc takie będziemy miały. Takie siski. Siski. No, a chciałam was przeprosić za moją twarz, bo jeśli ktoś zobaczył jakieś skórki, to a propos opalania, to mi właśnie trochę schodzi skóra z twarzy, tutaj na policzkach, tutaj gdzieś na nosie, więc bardzo was przepraszam za to, ja to nawilżam, ale no czasami to tak się wysuszę od razu, że no nie miałabym jak tego regularnie robić, więc teraz się właśnie opalamy. No i co? Do 2 godzinki idziemy na obiad i jedziemy już do domu. No, zobaczcie, wczoraj wygrałam tego kusyczka. Nie wiem, czy widać, bo mi się odbija. O. I przyczepiłam właśnie sobie do torebki. Więc tak to się prezentuje. No, i teraz sobie odpoczywamy. Właśnie teraz wychodzę i właśnie odebrałam mojego kolejnego kucyka, wczoraj też grałam. Ogólnie teraz fajne to jest, że są bilety i się zbiera na różne rzeczy i później się dostaje, bo no, normalnie jak się kiedyś grało, no to wiecie, grało się i nic z tego się nie miało, no oprócz dobrej zabawy to nic się to nie zwracało, tak to chociaż trochę się zwraca. Zbiera się tam te bileciki i za daną ilość dostaje się jakąś daną nagrodę. No i za 250 było taki świetny jednorożec. Wczoraj wybrałam takiego jasnego różowego, a dzisiaj taki biały wybrałam. Jeszcze był ciemny róż i niebieski, ale stwierdziłam, że ten będzie najładniejszy. I niestety, ale teraz właśnie idziemy do samochodu i jedziemy do domu. Szkoda, co? Mamo. Też tak uważam. No ale cóż. Musimy wracać do Roski. Prawda? No. Jesteśmy w domu już. Wróciłyśmy tak, nie wiem, już
Byliśmy o 18 w Poznaniu i chyba pora jest pożegnać się z Wami. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego vloga. Dajcie mi znać, który dzień Wam się najbardziej spodobał. Moim zdaniem wszystkie były super. No i jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to zostawcie subskrypcję oraz przy okazji dzwoneczek, aby być powiadomiony o moich filmikach. Jak i również możecie zostawić łapeczkę w górze, jeśli ten filmik Wam się spodobał. No i dziękuję Wam za oglądanie, buziaczki i do zobaczenia już w kolejnym filmiku. Pa, pa!